Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z firmy Zmawkar z tej strony. A dzisiaj dla Was mam auto w cabrio, oczywiście jak co roku nie zapomniałem o fanach kabrioletu, a że akurat mamy teraz piękne lato, ciepłą pogodę, lato zaczęło się w tym roku już dużo wcześniej, bo praktycznie można powiedzieć, że w maju, więc i kupiłem fajnego kabrioleta, którego jeszcze nie miałem. Jest to Volvo C70, dwulitrowa benzyna, 165 koni z turbiną w manualu z 2004 roku pierwszej rejestracji i z przebiegiem 214 tysięcy, czyli wóz ma 20 lat i wychodzi mu przebieg około dychy rocznie, więc taki przebieg według mnie w porządku. Niektóre kablety mają naprawdę mało, bo niektórzy jeżdżą na przykład 3-4 miesiące w roku i trzymają je w garażu, a niektórzy jeżdżą sobie tak troszeczkę więcej kilometrów i według mnie taki samochód troszeczkę lepiej się trzyma, no bo wiecie, jest stare powiedzenie, auto się najbardziej psuje, gdy nie jeździ. Tutaj jeszcze wspomnę, że auto ma, jak się nie mylę, fabryczny hak. Hak jest w bagażniku, schowany, odpięty. No i tak często mówię na filmach, raczej nikt tutaj przyczepy tym nie ciąga, tylko najczęściej są to rowery z tyłu na bagażniku. Jeszcze bardzo ciekawa opcja, nie dość, że jest bardzo fajny samochód z piękną linią, ma instalację LPG, więc można też podróżować dłuższe czasy, bo ten samochód nie pali tak mało i też nie wydawać mnóstwa pieniędzy, bo tu spalanie chyba średnie, jak przyjechał, to było 10 litrów, więc duży plus w kieszeni. Widać, że instalacja jest ładnie utrzymana i dbana, i też z lubryfikatorem. Co jeszcze warto dodać, mierzyłem sobie wóz miernikiem lakieru. Jak widać też na filmie, nie ma różnych odcieni, jest bezwypadkowy i ktoś o niego dbał. Jeszcze ostatni serwis zrobił przy 213 w grudniu, teraz ma 200, prawie 15, więc nie musicie wymieniać oleju i filtrów. Poza tym, jak wyciągniecie bagnet, to widać. Z cech zewnętrznych, wycieraczki modne w Volvo na reflektorach z przodu, żeby Wam to nie zamulało. Oczywiście sprawny elektryczny dach, alufelgi 18 z ładną oponą, nawet chyba widać teraz na zacisku, że ktoś napisał, czy przykleił nalepkę Volvo. Raczej co tym wozie widać, że jeździła osoba, która o niego dbała. I też mam takie podejście. Naprawdę wolę kupić kabrioleta dużo drożej niż jakiegoś lumpa, bo to ludzie się tylko śmieją, że ktoś tylko za wszelką cenę kupił kabrioleta, żeby coś udawać. A czy nieważne jaki kupicie rok, czy to będzie taki, czy taki, przyjemność z jazdy też jest bardzo fajna. Ale cóż, otwórzmy dach i opowiadajmy trochę może o nim bez dachu, bo trzeba pokazać tą świetną linię. To nagrajmy otwieranie dachu, oczywiście Volvo bezpieczeństwo, to sobie pasy cykają. Tu macie taki przycisk, w ogóle te przyciski strasznie oldschoolowe jak na 2-4 rok, ale ludzie za to kochają Volvo. Naciśnijmy go, no i patrzmy co tu się będzie działo. Nic się nie dzieje, bo może nacisnąłem go nie w tą stronę. Czy zaciągniemy ręczny? O, proszę. Widzicie? Już bym się tutaj wkopał, bo nie był zaciągnięty ręczny, a niektóre właśnie samochody potrzebują tego do robienia. Wam pokazuję w lusterku. Ładnie się podniosło. Składa się. Dość szybko ten dach i fajnie idzie, że jest elektryczny. Szybki. Też zaraz pójdą w dół. Cały czas trzeba trzymać ten przycisk, żeby procedura się zakończyła. No i teraz się zakończyła. Znaczy szybki pójdą w górę, no bo jak wiecie, kabrioletem, żeby Wam nie wiało, trzeba jeździć z szybami podniesionymi, oczywiście jeździcie szybko, ale resztę Wam już opowiem, kręcąc się dookoła przy tej linii pojazdu. Zacząłem, czy też skończyłem z tej strony, jak dobrze kojarzę i spójrzcie sobie, jak kwietnie jest poprowadzona ta linia. Ja strasznie lubię tych starych takich kabrioletów jak Golf 3, czy był Ford Escort, gdzie mieli ten pałąk. A tutaj naprawdę Volvo się postarało. Jak tak sobie na niego patrzę, kojarzy mi się z takimi starymi jakimiś amerykańskimi wielkimi krężnikami z szos, bo jak widać ta linia pięknie przechodzi prosto po całym pojeździe. Oczywiście bardzo ważna rzecz, wóz ma windshota, który zapewnia nam bardzo wygodną i cichą jazdę przy większych prędkościach z podniesionym dachem. Naprawdę redukuje mnóstwo szumu od tego i wiatr. Przy okazji zobaczycie sobie, jak fajnie są wyprofilowane zagłówki, no i jak wygląda ten winch. Tak
ale to przejdźmy jeszcze dookoła wozu i poopadajmy dalej o nim. Co jeszcze trzeba przyznać? 5-cylindrowa jednostka jest tu w rzędzie. Ja uwielbiam ten dźwięk silnika. Miałem kiedyś Audi 80 2.3 R5, no i ten samochodem się chciało jeździć dla samego po prostu brzmienia tego silnika. No i teraz też dobrze widzicie, jak prowadzi się ta linia. Naprawdę wygląda dość sportowo i elegancko zarazem, no bo Volvo to taki trochę samochód klasy wyższej. Co jeszcze warto o nim powiedzieć? Fajne nagłośnienie, to miałem powiedzieć w środku, ale ktoś tutaj jakąś dobrą jednostkę centralną do radia założył i jeździ się tym wozem naprawdę pod tym względem świetnie. Jeździłem jakby dzisiaj nim, jakaś płyta jest aut dla audiofilów. Jakbym ktoś kojarzy taką grę jak Gran Turismo, to troszeczkę przy otwartym dachu się czułem, jakbym grał w tą grę na żywo. No i cóż, ostatnie spojrzenie na zewnątrz. Chyba już mam dużo poopowiadałem o nim. Naprawdę mi się podoba i myślę, że ktoś będzie z niego zadowolony. Jak będzie wyglądał z okna, z balkonu, czy szedł do garażu, to powie, to jest samochód, który zawsze chciałem mieć. No to postaram Wam się nagrać książkę serwisową, chociaż jeszcze nie zamknąłem dachu, ale tu widzicie początkowe spisy z pierwszych lat. Tutaj kolejne. Proszę, proszę. Tutaj ktoś sam powypisywał, ale obstałem był robiony w warsztacie, tylko ktoś nie postawił stempla. No i tu macie ostatni, o którym wspominałem. 13 rok, grudzień przy 213. Teraz 214, 800. Jak widać, nie ma żadnych błędów. Widzicie sobie licznik, bardzo podobny do tej gamy, co był Volvo z tych lat. W przyciskach już tutaj się wspomniałem. Nietypowo info, czyli przełączenia komputera macie w taki sposób. Temperatura, zasięgi, takie pierdółki. Wszystko możecie sobie ustawić. Włączenie grzanych szyb, zamykanie dachu, włączenie kontroli trakcji, przeciwdzielnych, wszystkiego. Jest bardzo podobne przyciski, jest to rozmiejscowane w taki sposób. No i tutaj oczywiście modne lata od 2004 w góry. Oczywiście robienie badziewnych przycisków, których najczęściej używać zamiast robić je z plastików, takich jak ten twardy, nierakierowany. No to te przyciski były robione z czegoś, co pod wpływem temperatury, a tutaj oczywiście temperatura w kabriolecie może być większa, jak macie otwarty dach, się zużywało. Cztery elektryczne szyby. Tak, wiadomo, stalowa klameczka i oczywiście elektryczne lusterka. Tu dwa przyciski do otwierania wlewu i klapy tylniego bagażnika. A w bagażniku jeszcze poprzedni właściciel nam zostawił oryginalne dywaniki gumowe na zimę. Fotel wygląda tak, jak na skórzane fotele. Według mnie bardzo ładne, zwłaszcza w kabriolecie, gdzie one zużywają się szybciej. Proszę, też bardzo proste wskaźniki, przełączniki. Od klimatyzacji. Klimatyzacja jest sprawna i to też jest bardzo ważne, bo nie w tych autach, nie we wszystkich klimatyzacja w kabrioletach jest. Dalej schoweczki mniejsze. Tutaj podłokietnik też, no i tak nietypowo wymyślony miejsce na kubeczki, więc można sobie kawkę postawić. Skrzynia biegów, podgrzewane fotele działają. Tu macie przycisk od LPG, no jeszcze wyjście USB-ka od radyjka. Wsunąć, żeby nie przeszkadzało. No i tak wspomniałem, bardzo fajne radio Clariona. Clariona, dobrze mówię? Tak, Clariona z USB-kiem, Bluetooth, DivX-em, no i też świetnie gra. Na chwilę podgłoszę, mam nadzieję, że filmy nie zablokują. I tak jak widzicie, perły dla audiofilii, więc tutaj ktoś lubił dobrej muzyki posłuchać. No i cóż, tylnie miejsca, naprawdę takie miejsca, że mogą cztery osoby, jakieś dwie pary lub czterech znajomych usiąść i jechać sobie wygodnie. Spójrzcie, jeszcze sporo miejsca dla pasażerów, jak i u mnie też u kierowcy sporo miejsca. Więc to jest taki prawdziwy kabrolecik i zobaczcie, jak fajnie wymyślone lampki tam w miejscu głośników, lusterko z fotochromem.
No i cóż, chyba wnętrze to tyle. Proste, takie volwowskie. Kierownica jeszcze wygląda tak standardowo, jak w tych wszystkich Volvo. O wozie to tyle. Pamiętajcie, że zawsze możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję i pytanie pod filmem. Jeżeli oczywiście Wam się podoba i macie jakieś sugestie. Jeszcze warto dodać, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję nawet do roku czasu, jeżeli auto nie przekracza 20 lat. No i pamiętajcie, że możecie sprawdzić moją aktualną ofertę na Mavkar Automoto lub odwiedzić moje media społecznościowe, tak jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. No i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę Wam go przywieźć na lawecie lub też w szczególnych przypadkach zarejestrować. I jeszcze jedno, jeżeli auto z filmu się sprzedało, szukacie czegoś podobnego, napiszcie, odezwijcie się, może akurat mam takie coś na oku i Wam je sprzedam. Pozdrawiam, cześć! We'll be right back.